Dzień dobry, wieczór Azerow. Witam Was gorąco w drugiej już odsłonie serii Na Celowniku, gdzie zajmujemy się dungeonami z World of Warcraft. Biorę na celownik piątkę z poszczególnego dodatku i omawiam jego lore oraz tło fabularne. A dzisiaj przyszedł czas na The Burning Crusade, jedyną w swoim rodzaju, piątkę The Blood Furnace. Dlaczego akurat ta? Usiądźcie wygodnie, zaczynamy. Czasy The Burning Crusade są dla mnie wyjątkowe, niezłe piątki, świetne lokacje, które są od siebie diametralnie różne i masa dobrego lore, m.in. w postaci questów, bo te były głównym kołem, które wprawiały w ruch fabułę tego dodatku. Jeśli chodzi o dungeony, to klasyczna wersja World of Warcraft, jak i dodatek The Burning Crusade właśnie kładła szczególną uwagę do questów, gdzie była zawarta większość lore. Oczywiście dungeony same w sobie były i są odzwierciedleniem samego dodatku, jednak wiem po sobie, że gdy niespecjalnie obchodzi Was lore tej gry, robicie piątki dla samych nagród i lootu. You better be here to make me money. To przecież główna esencja i nie ma w tym nic złego. Seria ta pozwoli Wam na zaznajomienie się z miejscem, wczuciem się w klimat. Klimat The Burning Crusade jest czasem mylący. Można mieć wrażenie, że orki spaczone energią Fel nie mają ręki przewodniej tej postaci, która za nimi stoi. Można mieć wrażenie, że Illidan jest zły i tylko zły. A czasem nawet o nim zapomnieć, ja przynajmniej tak miałem. I to przez długie lata, zanim nie zacząłem interesować się lore na poważnie. I tutaj właśnie przychodzę Wam z pomocą. Dlaczego akurat ten dungeon? Ponieważ jest on dobrym przykładem na to, dlaczego bijemy rasę orków, co się z nią stało i co wspólnego ma z tym wszystkim Illidan właśnie. I zaczynam. Blood Furnace to jedno ze skrzydeł Cytadeli Hellfire. Cytadela ta na Starym Drenorze była prawdziwą fortecą orków. Gdy spaczenie Fel powoli obejmowało tereny Drenoru, służyła ona Radzie Cieni z Gul'danem na czele. Kargav przejął też jedno ze skrzydeł i zrobił z niej swoją twierdzę. Jego też spotykamy w tym dodatku i jemu też poświęcony jest jeden dungeon o nazwie Shattered Halls. Dzisiaj jednak zajmiemy się orkami w The Blood Furnace. Dungeony Shattered Halls, Blood Furnace oraz Hellfire Rampart to jeden wielki ośrodek spaczonych orków Fel oraz był to główny przyczółek do inwazji na Azeroth. To z tego miejsca orkowie wyruszali właśnie na podbój naszej planety. Maszerowali oni tak zwaną Ścieżką Chwały, czyli drogi usłanej kośćmi poległych Draenei oraz wchodzili do portalu przez główne schody, tak zwane schody przeznaczenia. Trzeba przyznać, że nazwy te mają wysublimowane brzmienie i ktoś mógłby pomyśleć, że byli to nieskalani wojownicy. No cóż, prawda była jednak trochę inna. Wejdźmy teraz do samego dungeonu, a w środku znajdziemy trzech rezydujących bossów. Nimi zajmę się po kolei, jednak zanim spotkamy pierwszego z nich, w oczy rzucają się orkowie z dwóch klanów, Laughing Skull oraz Shadow Moon. Klan Shadow Moon miał bogatą tradycję, to z tego klanu wywodzi się jeden z najpotężniejszych szamanów orczej rasy, Ner'zhul, oraz ich pierwszy przywódca, zanim jeszcze używana była nazwa War Chief. Klan ten od zawsze był bliski natury, duchy przodków, żywioły. Te pojęcia kultywowano w klanie od dziecka. Nie bez przyczyny Illidan wybrał sobie ich do eksperymentów oraz okultystycznych praktyk krwi, jakie dzieją się w tej piątce. Mieli oni naturalne duchowe zdolności, jednak tym razem Illidan przeobraził to w czarnoksięstwo oraz magię Fel. Byli mu potrzebni do wielkiego rytuału oraz napędzania swojej machiny wojennej, ponieważ w tym dungeonie na końcu znajdziemy nietypowego więźnia, a zarazem odnawialne źródło mocy. Był nim Makteridon. Ma on swój oddzielny raid, gdzie taktyka na niego należała do tych z trudniejszych. W drugiej fazie na przykład potrzeba było niesamowitego zgrania, by klikać w sześcian mocy oraz unikać śmiertelnego damage'u obszarowego. Ale to nie poradnik PvE. Skupmy się może na tym, kim był Makteridon. Był to demon, bardzo podobny do Manorofa. W zasadzie to ta sama rasa, zwana Pitlord. I pełnili oni w zasadzie taką samą rolę. Jaką? Byli paliwem dla magii Fel, która płynie w żyłach spaczonych orków. Jak wiemy, orkowie pod władzą energii Fel byli pod wpływem szału, który uaktywniał się podczas bitwy i wtedy liczyła się tylko przelana krew oraz czysta agresja i zabijanie. Illidan widział w tym doskonałe narzędzie. Blood Furnace to jedno wielkie laboratorium, w którym ulepszał on kontrolę nad orkami i czuwał, by byli mu posłuszni na swój sposób.
Orkowie z klanu Shadowmoon sprawowali kontrolę nad magią i więzili ją Makteri Dona. Byli tutaj mózgami operacji, natomiast mięśniami byli orkowie z klanu Laughing Skull, których właśnie widzicie. Laughing Skull nie byli, powiedzmy, wzorem do naśladowania. Zabójcy, złodzieje, zdrajcy, inni orkowie na Drenorze pluli im w twarz. Nikt nie odważyłby się o zdrowych zmysłach zaufać komukolwiek z tego klanu. Byli prawdziwą czarną owcą wśród swojej rasy i wśród innych klanów. Podczas inwazji na Azeroth większość została na Outland, czyli Starym Drenorze. Stąd widzimy ich w dungeonie oraz na terenie całego Półwyspu Hellfire. I dlatego w tej piątce widzicie właśnie ten klan jako typowych goryli strzegących czarnoksiężników z klanu Shadowmoon, jagiczających się rogue gdzieś w ciemnych zakamarkach. Takim oto sposobem dowiadujecie się fajnych ciekawostek na temat klanów na Drenorze, bo po to właśnie robimy tę serię. Przejdźmy może jednak do pierwszego bossa. D-Maker. Jest to demoniczna istota, która w brutalny sposób zmienia ewolucję orków. Zauważcie, jaki kolor skóry mają orkowie w tym dungeonie oraz na reszcie Półwyspu Hellfire. Te, które są bardziej spaczone, są czerwonawe, te mniej mają bardziej naturalny brązowy kolor. To dlatego, że do eksperymentów przymusowo brani są orkowie Maghar, czyli natywni mieszkańcy Drenoru, którzy nie mieli styczności z krwią Manorofa. Illidan zmusza ich do procesów z magią Fel, zmieniając kolor skóry oraz cechy fizyczne. Stąd widzimy kolce pod skórą oraz zmieniony kolor oczu. Styczność z demoniczną energią zmienia orków na ich podobieństwo. Nad tym wszystkim czuwa pierwszy boss, D-Maker. Czytamy to w jego krótkim opisie. All creatures who use the power of fel magic willingly or otherwise slowly take on the appearance of demons. To właśnie nieludzkie i okrutne traktowanie oraz eksperymenty mają zapewnić Illidanowi ich posłuszeństwo. A Maker czuwa, by tak pozostało. Orkowie Maghar przetrzymywani są wbrew ich woli, brani siłą do placówki i zmieniani w broń do pilnowania porządku na Outland oraz do późniejszej walki z samymi demonami Sargerasa, a przynajmniej taki był najwyższy zamysł Illidana. My jako podróżnicy widzimy w tym bestialstwo i tyranię i taki właśnie jest dodatek The Burning Crusade. Tutaj na własne oczy możecie zobaczyć, w jaki sposób Maghar orkowie zamieniani są w orków Fel. Technicy z klanu Shadowmoon pilnują, by każdy eksperyment szedł gładko, szybko i zgodnie z planem, bo nie mogli sobie pozwolić na opóźnienia. Illidan nie miał dużo czasu i miał tego świadomość. Herosi z Azeroth weszli już do jego świata, a wy jesteście jednym z nich i z miejsca jesteście po to, by mu w tym przeszkodzić. Gdy już miniemy hol eksperymentów rodem z koszmaru, na drodze staje nam masywne cielsko drugiego bossa, Brokgok. Ten demon to ostateczny argument wobec zbuntowanych i opornych Maghar orków, budzący postrach horror dla każdego, kto sprzeciwia się woli Illidana w tym opuszczonym miejscu. Gdy zawiodą mięśniaki z klanu Laughing Skull oraz technicy Shadowmoon, Brokgok jest tym, który załatwia robotę. Służysz lub giniesz, stąd nie ma innego wyjścia. A na końcu wisienka na torcie. Ostateczny cel naszej podróży w tym miejscu – uwolnienie Makteri Dona z łańcuchów czarnoksiężnej magii Shadowmoon. Kellidan the Breaker dba o to, by potężny Pit Lord został uwięziony i jego krew oraz esencja służyła do eksperymentów nad orkami. To Makteri Don jest tu głównym punktem programu, ale z nim, jak już wspomniałem, mierzymy się w oddzielnym rajdzie. Tutaj konfrontujemy się teraz z Kellidanem. Illidan wybrał go m.in. dlatego, że był w stanie zapanować nad uwięzieniem Makteri Dona wraz ze swoją elitą Warlocków. Gdy zaczynamy walkę, krzyczy on: to dlatego, że przerywamy rytuał uwięzienia, gdy go pokonamy, kajdany Makteri Dona słabną, a przez to cała placówka wisi na włosku zagłady. Ale po to właśnie tu jesteśmy, by przeszkodzić Illidanowi w jego zapędach nad kontrolą całego Outland. I ten dungeon jest jednym z wielu kawałków puzzli, by to osiągnąć. Cała architektura The Blood Furnace jest imponująca. Szerokie hole, duże pomieszczenia, więzienie, tortury makarorków. Można naprawdę poczuć spaczony klimat całego Outland i pokrętną wizję Illidana do pokonania Legionu. Jest to jedna z moich ulubionych piątek. Napiszcie w komentarzu, co o niej sądzicie i który dungeon jest waszym ulubionym. Kto wie, może wasza propozycja będzie kolejnym odcinkiem na celowniku. Walcie w dzwon subskrypcji, tak najbardziej pomożecie mi w rozwoju kanału. Dajcie też lajka, jeśli się podobało i piszcie komentarze, co sądzicie o drodze, jaką wybrał Illidan, by osiągnąć swój cel. Bo przecież chciał dobrze, a wyszło jak zawsze, prawda?
Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku Samuel Channel News.